Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia. W naszej dzisiejszej rozmowie powiemy o tegorocznej kampanii dopłat bezpośrednich i obszarowych. Przypomnimy o tym, jaka pomoc przysługuje rolnikom poszkodowanym w powodzi na południowym zachodzie naszego kraju. Pozostałym gospodarzom przypomnimy standardową ścieżkę postępowania w przypadku, gdy ich uprawy albo zwierzęta ucierpiały w wyniku wystąpienia tzw. siły wyższej. Nie zabraknie też informacji o tzw. pomocy przymrozkowej. Moim gościem jest pani Jolanta Dobierz, dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dzień dobry, pani dyrektor. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy, a zwłaszcza rolników, którym chcemy udzielać pomocy. Zacznijmy od kampanii dopłat bezpośrednich i obszarowych za 2024 rok. Dziś rozpoczęła się wypłata zaliczek. Tak, faktycznie dziś, czyli 16 października, agencja rozpoczęła realizację płatności zaliczkowych dla rolników ubiegających się o płatności bezpośrednie, czy też inne płatności obszarowe w ramach PROW-u. Dlaczego taki termin 16 października? Bo z tym dniem rozpoczyna się rok budżetowy Unii Europejskiej, a więc wtedy dopiero otrzymujemy środki i faktycznie możemy je wypłacać. W tym roku, zgodnie z rozporządzeniem pana ministra Czesława Siekierskiego, ministra rolnictwa, płatności bezpośrednie zostało ustalone, że będą wypłacane w wysokości 70% należnej kwoty płatności, podobnie przejściowe wsparcie krajowe. Natomiast wszystkie płatności, które są współfinansowane z budżetu unijnego i częściowo krajowego, czyli nasze płatności, ja je nazywam zawsze obszarowe, prowoskie, one są finansowane w wysokości 85% w formie zaliczki. Kończymy płacić 29 listopada. Dlaczego 29 listopada? Bo 30 jest w sobotę, a agencja wypłaca rolnikom pieniążki tylko w dni robocze. I oczywiście w tym roku od 2 grudnia będziemy realizować dla rolników płatności końcowe. No bo 1 grudzień zwyczajowo zgodnie z przepisami, co powinniśmy zacząć realizację płatności, przypada w niedzielę. Jakie są stawki płatności? Stawki płatności są określone w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Są one tak naprawdę, ich wysokość jest uzależniona od kursu euro, który niestety w roku 2024 jest dużo niższy niż w roku poprzednim. Kurs euro opublikowany przez Centralny Bank Europejski na ten rok wynosi 4,27,88, natomiast w roku poprzednim ten kurs wynosił 4,62,83, a więc jest to blisko 50 groszy mniej za 1 euro niż w roku ubiegłym. Oczywiście my mamy określone koperty finansowe w euro, dlatego to się bezpośrednio przekłada na koperty finansowe, które są dostępne dla naszych rolników, a jest oczywiście przyjęta zasada dla płatności bezpośrednich i przejściowego wsparcia krajowego, że powierzchnie zatwierdzone do płatności, czyli liczba zwierząt, koperta jest właśnie dzielona przez te wartości, więc to też zależy i kurs euro, i zależy od powierzchni, czy od liczby zwierząt, które są zatwierdzone do płatności. Ale mamy nadzieję, że to aż tak bardzo nie będzie się różniło od płatności, od kwot, które rolnicy otrzymali w ubiegłym roku. Głównie dlatego, że jest większe zainteresowanie rolników ekoschematami, czy też więcej też rolników złożyło wnioski o płatność do małych gospodarstw, gdzie ta stawka jest troszkę wyższa. Ile wniosków złożono? W roku 2024 wnioski w terminie podstawowym składane były do 1 lipca, natomiast taki termin sankcjonujący, gdzie wówczas za każdy dzień roboczy opóźnienia obniżamy kwotę płatności o 1%, złożyło 1 216 000 rolników. Jest to ogromna skala i niestety wszyscy rozumiem, że oczekują, że płatności w pierwszej kolejności trafią do wszystkich naraz jednego dnia, co nie jest absolutnie możliwe. Niestety jak co roku mamy także przypadki, że rolnicy mimo tak wydłużonego terminu, bo zgodnie z ustawą termin podstawowy to jest od 15 marca do 15 maja. W tym roku mieliśmy do 1 lipca z sankcjami do 26 lipca. I tak niektórzy rolnicy nie zdążyli w tym wydłużonym jakby terminie złożyć wniosków. Niestety termin na złożenie wniosku jest terminem nieprzywracalnym, a więc żadne przyczyny niezłożenia takiego wniosku w terminie nie mogą być uwzględnione. A czy w tegorocznej kampanii dopłat pojawiły się jakieś nowości? Tak.
Są, bym powiedziała, dwie nowości, jeśli chodzi o płatności, o schematy pomocowe, o które rolnicy mogą się ubiegać, chociaż też tak nie do końca dwie nowości, dlatego że w roku 2023 była płatność dla małych gospodarstw. Ona miała być tylko w roku 2023, ale po analizie została podjęta decyzja, że płatność dla małych gospodarstw będzie w całym okresie programowania, czyli do roku 2027. Więc to, co było w 2023, zostało także przeniesione na rok 2024. Natomiast w wyniku szerokiej dyskusji z rolnikami zostały dokonane zmiany związane z ładem, z zielonym, tak zwanym ładem. Zrezygnowano z takiej normy, która jakby obowiązywała wszystkich rolników i nakazywała im przeznaczać do 4% gruntów ornych, wyłączać z produkcji te grunty. Rolnicy się bardzo temu sprzeciwiali. W związku z tym ta norma została zmieniona. Nie ma już tego obowiązku dla rolników, a w miejsce tej normy został wprowadzony ekoschemat, płatność do gruntów wyłączonych z produkcji. A więc teraz to nie jest obowiązek, a dobrowolna wola rolników, że tak powiem, że jeżeli rolnik do 4% gruntów ornych wyłączy z produkcji, tam jest zakaz wypasania, koszenia, zakaz stosowania środków ochrony roślin, to otrzyma za to dodatkowe pieniądze. Więc to jest taka nowość. Zmieniły się także niektóre normy, wprowadzono uproszczenia. I na przykład to jest istotne dla takich rolników, którzy mają małe powierzchnie. Rolnicy do 10 hektarów użytków rolnych są zwolnieni ze spełniania wymagań w zakresie warunkowości, a więc te wszystkie normy SMR ich nie obowiązują i są też niepoddawani kontroli na miejscu. Więc no, mogą spokojnie sobie egzystować. Mam nadzieję, że w kontroli administracyjnej, no, która jednak odbywa się w oparciu o nasze bazy referencyjne, tych błędów też nie będzie u tych rolników dużo. Natomiast samych odwiedzin naszych kontrolerów w tych gospodarstwach nie będzie. Zmieniły się także wymagania dla okresu utrzymywania okrywy na polu. Wcześniej ten okres był bardzo wydłużony, teraz został skrócony do 15 października lub do posiania kolejnej uprawy, czyli na przykład ozimin. Zostały także zmienione zasady dla GAEK 7, czyli dla normy 7. Rolnicy mają teraz do wyboru zmianowanie albo dywersyfikacja upraw. Kolejny temat naszej rozmowy dotyczy bardzo trudnej sytuacji i stanu klęski żywiołowej w południowo-zachodniej części kraju. Jak wygląda podejście agencji do tej trudnej sytuacji poszkodowanych rolników z tych terenów? Zostało wprowadzonych wiele rozwiązań, które mają pomóc rolnikom z tych terenów. Należy wskazać, że to nie ucierpieli tylko rolnicy z tych terenów, ale niestety także biura powiatowe, które tych rolników obsługiwały. W związku z tym jakby walka toczyła się na dwóch frontach i pomoc dla rolników dotkniętych powodzią, ale także pomoc dla naszych pracowników. No, trzeba sobie zdawać jednak sprawę z tego, że to nie tylko tyle, że nie wiem, zostało na przykład zalane całkowicie biuro powiatowe w Kłodzku, ale osoby, które tam pracują, także to są mieszkańcy okolicznych miejscowości czy samego Kłodzka, a więc zapewne także ich rodzinne domy zostały zalane i każdy ratował co mógł. Nie zmienia to jednak sytuacji, że dla tych wszystkich powiatów, gdzie zostały dokonane zalania, które spowodowały zniszczenia budynków agencji, wnioski zostały przeniesione do innych biur powiatowych, które wspomagają pracę tych biur, które no, podnoszą się z ruiny, wręcz można powiedzieć. Oczywiście minister rolnictwa podjął decyzję, że dla, ja nazywam to, powiatów powodziowych, tam nie robimy kontroli na miejscu, no bo tam nie ma co kontrolować, tam po prostu jest wszystko zniszczone. Został ogłoszony stan klęski żywiołowej zresztą na tych obszarach i rolnicy z tych obszarów nie muszą składać żadnych oświadczeń o wystąpieniu siły wyższej czy żadnych dokumentów potwierdzających wystąpienie siły wyższej, no gdyż wszyscy wiedzą, co tam się wydarzyło, więc jakby takie dokumenty przez agencję nie są absolutnie dodatkowo wymagane. Informacja właśnie też dla rolników objętych powodziami, czy którzy doznali strat ze względu na ulewne opady i powodzie. Dzisiaj, czyli 16, dla rolników z obszarów powodziowych wpłynie 173 miliony złotych w ramach zaliczek na płatności bezpośrednie. Dostanie je około 80 tysięcy rolników. Dodatkowo
być może ci sami rolnicy. Zapewne tak będzie, bo jeżeli rolnik ubiega się o płatności bezpośrednie, to najczęściej ubiega się też o inne płatności obszarowe z PROW-u. To płatności obszarowe otrzyma na tych obszarach 43 tysiące rolników na kwotę 203 miliony złotych. W sumie pierwszego dnia na obszary powodziowe wpłynie kwota 377 milionów złotych. Oczywiście to nie są wszyscy rolnicy z tych powiatów powodziowych, którzy dostaną płatność 16. My cały czas naliczamy zaliczki, zawsze mamy priorytet ustalony na obszary powodziowe, więc jeżeli nie dostaną 16, to 17, 18 w poszczególne dni robocze, ale zawsze to oni mają priorytet. Pocieszę trochę rolników z województwa świętokrzyskiego, bo jak pamiętacie Państwo w lipcu bodajże, tam były nawalne opady deszczu, gradobicia. Były też relacje nawet ministra Siekierskiego z tych wyjazdów i z tych okolic. Były też zdjęcia pokazywane, że już przed żniwami pola zostały tak naprawdę, zboże na polach zostało wymłócone przez gradę i ci rolnicy zostali tak naprawdę z niczym. Pamiętamy także o tych rolnikach i ci rolnicy też mają priorytet w naliczaniu przez nas płatności, więc też na początku realizacji dostaną. Zapewne to nie będzie 16, czyli dzisiaj, bo dzisiaj mamy te typowo powodziowe, które są objęte rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów. Powiedziała Pani Dyrektor na początku naszej rozmowy na temat pomocy rolnikom, którzy ucierpieli w powodzi, że placówki agencji także zmagały się z bardzo trudną sytuacją. Jak to jest teraz? Placówki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na tym terenie działają? Faktycznie ucierpiały cztery biura powiatowe, najbardziej chyba biuro powiatowe w Kłodzku, gdzie tak naprawdę na wysokość 50 cm od sufitu była woda. To biuro powiatowe, sprawy, które były obsługiwane przez to biuro powiatowe, przejęło biuro powiatowe w Ząbkowicach Śląskich. Trzy inne placówki także były zamknięte, ale już działają. Biuro powiatowe w Nysie wznowiło pracę 20 września. 25 września wznowiło pracę biuro powiatowe w Lewinie Brzeskim, a 30 września biuro w Krośnie Odrzańskim. Także tutaj już mamy rzeczy unormowane. Niech rolnicy z Kłodzka czy z tych generalnie obszarów, gdzie te biura były zalane, no nie jakoś nie boją się, że coś się wydarzy, nie będą mieć pieniędzy, bo albo przyjęły to Ząbkowice. Część osób też jest na pracy zdalnej, więc oni mogą obsługiwać te wnioski przez internet. Nie ma z tym problemu i na pewno ci rolnicy są obsługiwani w pierwszej kolejności. My tutaj osobiście w centrali pilnujemy każdego dnia, ile wniosków jest zatwierdzonych, jak idzie kontrola administracyjna, gdyż jest to też warunek naliczania zaliczki. Mówimy o pomocy rolnikom, którzy ucierpieli, ale wy jako agencja włączyliście się, możemy powiedzieć tak, ogólnie w pomoc osobom dotkniętym powodzią. Tak, oczywiście agencja widząc to, co się dzieje, przystąpiła do lokalnych zbiórek darów dla powodzian. Także u nas w centrali była podjęta taka akcja, że pomagamy tym rolnikom, były zbiórki darów. Ponieważ na tych obszarach, wiadomo, są też pracownicy agencji, więc także dla nich była zrobiona zbiórka, ale środków pieniężnych, ponieważ no, uznaliśmy jednak, że może tym naszym pracownikom pomożemy w formie pieniężnej. I takie zbiórki zostały zrobione, a wszystkie te dary dla powodzian zostały przekazane. Była też taka grupa osób, która pojechała z centrali. To byli także dyrektorzy niektórzy, ale także zwykli pracownicy, którzy pojechali na 5 dni pomagać faktycznie powodzianom w porządkowaniu. I to nie była pomoc dla osób z miasteczek czy z miast, które ucierpiały, bo faktycznie my widzieliśmy cały czas w mediach relacje z miast i miasteczek zalanych. Natomiast ja osobiście na przykład nie widziałam takich zdjęć czy relacji z obszarów wiejskich. Nie było, albo rzadko były pokazywane jakieś zalane wsie, gospodarstwa, zwierzęta pływające, więc ci nasi pracownicy ruszyli do tych naszych beneficjentów, udzielając im po prostu pomocy, sprzątając w gospodarstwach, wypompowując wodę.
tam, gdzie mogli, udzielali się i byli bardzo dobrze odbierani. I na koniec poproszę jeszcze o kilka słów na temat wsparcia dla poszkodowanych przez przymrozki albo grat rolników, którzy uprawiają owoce. Czasami słyszymy, że wszyscy, którzy ucierpieli w wyniku przymrozków lub gradobicia, otrzymają pomoc. Otóż niestety nie. Ta pomoc dotyczy rolników, którzy mają rośliny sadownicze, jagodowe lub winorośla, których dotknęła klęska przymrozków od 15 do 30 kwietnia i w gradobicia, które były w miesiącu maj. Więc tylko z tych okresów są brani pod uwagę ci rolnicy, którzy ponieśli straty. Wnioski o przyznanie tej pomocy można składać już od 1 października. Wnioski składa się tylko przez internet, czyli przez naszą platformę usług elektronicznych. Wniosek jest bardzo łatwy do złożenia, dołącza się do niego protokół szacowania szkód i podaje się dane z tego protokołu. Co istotne, protokół musi być zatwierdzony przez wojewodę, a więc no, protokoły, które nie będą, będą nawet dołączone, ale nie będą zatwierdzone przez wojewodów, nie będą uwzględniane. Termin na składanie wniosków kończy się 22 października, więc no, szybki nabór. W założeniach było, że o tą pomoc będzie ubiegać się około 130 tysięcy rolników. Ale według stanu na dzień 16 października mamy około 40 tysięcy wniosków. Takie dzienne przyrosty to jest około 3 tysięcy, więc być może ci rolnicy jeszcze się uaktywnią i zwiększą tempo składania wniosków i pomoc otrzymają. Jaka to jest pomoc? Pomoc jest uzależniona od uprawy, której dotyczą straty, bo mamy trzy grupy takich upraw. I od wysokości strat. I taka pomoc może być, najniższa jaka może być, to jest 1500 zł do hektara, a najwyższa 6000 zł. Dobra informacja dla rolników. Mimo tego, że nabór jest bardzo krótki, od 1 października do 22 października, to jesteśmy prawie już gotowi do realizacji płatności tej pomocowej od 20 listopada. I zamierzamy w listopadzie wszystkim rolnikom wypłacić te pieniążki. Pieniędzy też jest, można powiedzieć, sporo, bo to jest 37 milionów euro z pomocy z Unii plus dwukrotność pieniędzy z budżetu krajowego, więc są to no pewnie dla niektórych jedyne pieniądze, które w tym roku uzyskają ze swojego gospodarstwa, a więc na pewno bardzo istotna pomoc. A więc jest jeszcze kilka dni na złożenie tych wniosków. Warto się pospieszyć i tym zainteresować. Moim i Państwa gościem była pani Jolanta Dobierz, dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. 7:09. Twój początek dnia. Materiał przygotowany we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.